Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, Maciej Noskowicz, witam i zapraszam na rozmowę na 96FM. Dzisiaj Państwa i moim gościem radny wojewódzki Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Przekreśliłem sobie, bo najpierw chciałem Pana przedstawić radny miejski, bo był Pan przez lata radnym miejskim, ale od wczoraj, bo oficjalne zaprzysiężenie podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, jest Pan radnym wojewódzkim. Towarzyszyły Panu jakieś emocje przy zaprzysiężeniu, czy z racji tego, że ma Pan doświadczenie z Rady Miasta, raczej zawodowo Pan podszedł i zadaniowo do tego? Oczywiście emocje są, nie ukrywajmy, to jest ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, jeżeli otrzymuje mandat od mieszkańców do sprawowania nowej funkcji, jak najbardziej emocje były, aczkolwiek nie były być tak wielkie i duże, jak za pierwszym razem, kiedy obejmowałem mandat radnego miejskiego. Można powiedzieć, że się trochę zmieniło w sensie nawet takich zewnętrznych historii, typu większa sala w Radzie Miasta, zupełnie inaczej umiejscowiony. Pan jest pół żartem, pół serio mówi o tym, natomiast takie różnice gdzieś tam dało się dostrzec? Znaczy, dla mnie sesje sejmiku nie są niczym nowym. Ja w nich uczestniczyłem przez ostatnie 7 lat, tylko w innej funkcji, dyrektora departamentu, w związku z tym zasiadałem tam również w ławach, tyle że nie miałem prawa głosu. Dziś mam prawo głosu, mam prawo wypowiadać zdanie mieszkańców i będę to czynił. Wczoraj obserwowaliśmy to, co się działo podczas inauguracyjnej sesji. Nie udało się zawrzeć koalicji między ugrupowaniami koalicyjnymi, tak to nazwijmy. Dlaczego? No, to jest proces skomplikowany, dlatego że gdyby w całym kraju wszystkie ugrupowania miały równy rozkład mandatów do sejmików województw, to pewnie byłoby to szybko, sprawnie odbywało się bezproblemowo. Natomiast no, są różne konfiguracje w kraju, w związku z tym trzeba znaleźć wspólny mianownik dla tych ugrupowań choćby, które do sejmików w danych regionach nie weszły, a tworzą na przykład koalicję. Zatem trzeba pozwolić czasowi popracować przedstawicielom ugrupowań, frakcji na tym, aby wypracowali najlepsze rozwiązanie nie tylko dla województwa lubuskiego, ale także dla innych województw, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony czy niedowartościowy. Pan tak mówi dyplomatycznie, natomiast ja w kuluarach dostrzegłem wczoraj pewną nerwowość, jak to przy negocjacjach. Nazwałem rzecz po imieniu. PSL gra bardzo twardo? Spodziewaliście się tego? To nie jest żadne zaskoczenie. PSL jest naszym partnerem od wielu, wielu lat i wiemy, że w takich sytuacjach stawiają swoje ambicje i aspiracje bardzo wysoko. Oczywiście po to są negocjacje, aby znaleźć kompromis. I myślę, że ten kompromis dosyć szybko zostanie wypracowany. Stąd między innymi sesja zaplanowana już na 13 maja. Natomiast grają twardo, czyli nazywam rzecz po imieniu, razem z Polską 250, aż 3 miejsca w zarządzie z 5. To jest taka gra, której należało się spodziewać, że wy jako partia, Koalicja Obywatelska, która ma aż 14 mandatów, możecie mieć tylko 2 miejsca. Podobnie grali w poprzedniej kadencji, gdzie też dysponując 4 mandatami posiadali 2 członków zarządu, w tym jednego wicemarszałka. Zatem to nie jest żadne zaskoczenie. Tak zazwyczaj bywa w wykonaniu naszych koalicjantów. Szanujemy ich prawo do takiego stanowiska, niemniej przedstawiamy swoje argumenty za tym, aby ten podział był bardziej symetryczny, jeśli chodzi o odzwierciedlenie co do wyników wyborów do sejmiku. A to już jest tak, można tak przyjąć, że krajówka zdecyduje? Oczywiście ostateczny głos należy tutaj do regionu, przy czym nie jest w kulturze politycznej stosowane, aby regiony wyłamywały się od pewnych założeń kluczowych, fundamentalnych, tych, które wypracowywane są na szczeblu krajowym. Zatem jeżeli szczebel krajowy poda określone parametry dopuszczalne, to w tych marginesach będziemy się poruszali. Bez względu na to, jak się zakończą te negocjacje, marszałkiem będzie Marcin Jabłoński, czy tutaj też nie jest to takie pewne? Poczekajmy na zgłoszenie kandydata albo kandydatki. Więc dzisiaj rozmowa rozumiem, o tym, że nie jest to pewne. Rozmowa o tym, kto będzie marszałkiem, jest dalece przedwczesna. Najpierw trzeba zgłosić kandydata, potem ten kandydat musi uzyskać większość. Zatem dopiero po głosowaniu możemy powiedzieć, że taki czy inny przedstawiciel danego ugrupowania uzyskał mandat do sprawowania funkcji marszałka województwa lubuskiego. Tak się zastanawiam, jaka to może być kadencja, bo z jednej strony państwo mają większość, a z drugiej będzie ta większość, bez względu na to, jaka będzie konfiguracja, nie chcę powiedzieć krucha, ale będziecie musieli mocno się liczyć ze współkoalicjantem. Czego pan się spodziewa podczas tych najbliższych lat, jeśli chodzi o sejmik województwa lubuskiego? Panie redaktorze, szanowni państwo, my się zawsze liczymy z głosem naszych koalicjantów. Niemniej wczorajsze głosowanie, choćby nad wyborem przewodniczącej sejmiku, pokazało, że istnieją także inne opcje.
tak? No PiS też zagłosował za panią Anną Synowiec. Co też nie zawsze bywało jakby w gestii naszych kolegów z PiS-u głosować za kandydatami przedstawionymi przez Koalicję Obywatelską. Ostatnimi latami to raczej była rzadkość, albo wręcz się nie wydarzało. No ale będzie wiceprzewodniczący z PiS-u. No, to tak słychać było na korytarzach, że to nie jest zadanie głosowania. Panie redaktorze, musimy też rozróżnić pewne elementy, tak, gry politycznej. Są pewne elementy, które wynikają z pewnej kultury politycznej. Tak jak komisję rewizyjną zawsze obejmuje przedstawiciel opozycji, tak samo do prezydium powinien zasiadać przedstawiciel opozycji. W związku z tym tu nie ma jakby dla nas żadnego zdziwienia, czy też niezrozumiałego oczekiwania ze strony PiS-u. Więc tak, zakładam, że przedstawiciel PiS-u zostanie zgłoszony i że będzie również zasiadał prezydium Sejmiku Województwa. Natomiast jakie to będą lata i przede wszystkim jakie pan sobie stawia cele jako świeżo upieczony radny wojewódzki? Znaczy ja chcę kontynuować pracę, którą zacząłem jeszcze jako dyrektor, czyli rozwój infrastruktury transportowej na terenie naszego województwa, bo to znam, to poznałem przez wiele lat swojej aktywności zawodowej. Oczywiście temat kolejowy dalej do mocnego procedowania i do wzmożonych wysiłków do tego, by poprawić stan transportu publicznego kolejowego między innymi, ale także i autobusowego na terenie naszego województwa. A co dziś jest taką nagłą potrzebną? Wejdę panu w słowo. Dzisiaj jakby pan wymienił takie konkrety, jeżeli chodzi o region i o komunikację. Szybka realizacja KPO. Mamy niewiele czasu, dużo środków do wydatkowania. Nie wszystkie projekty dadzą się nawet fizycznie zrealizować w tak krótkim czasie. W związku z tym trzeba je szybko przewartościować. Tam, gdzie się nie da zrealizować projektów ze względu na ich długotrwały proces realizacji, trzeba te środki będzie przetransferować w obszary, które się dają szansę na zmaterializowanie efektów finalnych w okresie realizacji KPO. Będziemy czekać oczywiście na to, co dziać się będzie, jeżeli chodzi o Sejmik Województwa Lubuskiego. Sławomir Kotylak, radny wojewódzki, naszym gościem. Stawiamy kropkę na antenie, ale rozmawiamy w dalszym ciągu jeszcze w mediach społecznościowych. Dziękuję państwu za wysłuchanie. O Radę Miasta chciałem zapytać, bo pan doświadczony radny miejski, chociaż już były, dokładnie za 20 minut i 40 sekund rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miasta, zaprzysiężenie radnych i Marcina Pobierowskiego. Czy to będzie łatwa kadencja? Pan odszedł, a no, Koalicja Obywatelska już nie opozycyjna, a nadająca narrację, jeżeli chodzi o to, co dziać się będzie w Zielonej Górze. To tak można powiedzieć, że takie te najbliższe lata w mieście będą? Zanim odpowiem, to przede wszystkim chciałbym pogratulować wszystkim radnym, którzy uzyskali mandat i dzisiaj będą składali przysięgę tego, że będą reprezentowali mieszkańców, w tym między innymi mnie, w Radzie Miasta. Jest tam wielu znajomych z poprzedniej kadencji, w związku z tym na pewno będzie tutaj im łatwiej. Natomiast tym wszystkim nowym życzę powodzenia i oby się sprawdzili na tej nowej pewnie dla nich kanwie życia. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, ta kadencja będzie zupełnie inna. Do tej pory prezydent odchodzący Janusz Kubicki miał większość w Radzie i ta większość nie była demokratyczna, stosowała naprawdę bardzo nieczystą grę, co mieszkańcy wyrazili podczas wyborów. A co znaczy, że nie było demokratyczne, nie było demokratycznego procedowania? Proszę sobie przypomnieć, tak, proszę sobie choćby przypomnieć wszystkie kwestie uchwalania budżetu miasta. Wielokroć składaliśmy wnioski do budżetu, przecież reprezentując mieszkańców, ich potrzeby. Żaden z tych wniosków nigdy nie znalazł odzwierciedlenia w budżecie, co jest niezrozumiałe z punktu widzenia demokracji. Można się ścierać politycznie, można mieć różne poglądy, ale nie można ignorować głosu mieszkańców. W tym wypadku każdej sesji budżetowej takie zdarzenia miały miejsce. Pytanie, czy państwo będą, państwo, no akurat się zwracam do radnych Koalicji Obywatelskiej, ale z pana perspektywy, czy będzie jednolite głosowanie, bo w samej koalicji też się da słyszeć w kuluarach różne głosy, że są różni przedstawiciele, są doświadczeni samorządowcy, ale są tacy, którzy przychodzą po raz pierwszy i wcale nie muszą zagłosować tak, jakby chciało szefostwo Koalicji Obywatelskiej. Kiedyś byłem w roli debiutującego radnego i mogę powiedzieć, że jeden głos od wieloletniego radnego, który zabrzmiał w rozmowie, wziąłem sobie bardzo mocno do serca. Na początku obserwuj i ucz się. To jest dobra moja rada dla wszystkich nowych radnych. Na początek poznać specyfikę pracy rady. Nie próbować na siłę błyszczeć od pierwszej sesji, nie próbować forsować własnej polityki. Startowało się z określonego ugrupowania, realizuje się określone idee, cele i polityki, które są szyldem, tak, ugrupowania, które wystawiło danego kandydata na liście do Rady Miasta. A zatem to taka moja rada dla nowych. Natomiast liczę i jestem spokojny. Pan radzi, ale jakie będą realia? Realia myślę, że będą jak najbardziej spokojne. Tutaj nie obawiam się żadnych dziwnych zachowań, dziwnych sposobów głosowań. Zazwyczaj odbywa się to poprzez przedyskutowanie, ewentualnie wątpliwości
wielości problemów, czy też odmienności poglądów na dane zdarzenia na klubie i dopiero po klubie wiemy, jakie mniej więcej kierunki każdy będzie reprezentował, więc tutaj myślę, że żadnych zaskoczeń nie będzie. A jakim prezydentem będzie Marcin Pabierowski? Jeszcze do niedawna pana kolega z opozycyjnych ław w Radzie Miasta. To nadal mój kolega, tyle że no tak, już w innej roli. Oczywiście życzę mu jak najlepiej. To dla niego, myślę, wyzwanie, którego jest w stanie podołać, czego udowodnił wielokrotnie podczas posiedzeń sesji Rady Miasta, bardzo merytorycznie argumentując swoje stanowisko w kontrze do tego, co słyszał z ust radnych prezydenta, czy też ustępującego prezydenta. Jest wytrwały, o czym mogę poświadczyć, bo przecież był moim kontrkandydatem, kiedy ja startowałem na urząd prezydenta. Wówczas w prawyborach zostałem wskazany przez kolegów i koleżanki z mojego ugrupowania jako kandydat. Ustąpił, dostał drugą szansę w kolejnych wyborach i z niej skorzystał. Uzyskał bardzo dobry wynik, ma legitymację mieszkańców do tego, żeby sprawować ten urząd, więc jestem pełen nadziei, że jak najbardziej sprawdzi się na tym stanowisku. Na ile szyld partyjny może Marcinowi Pabierowskiemu pomóc, a na ile zaszkodzić? Bo jednak nie ukrywajmy, że szyld Koalicji Obywatelskiej, i to jest tendencja w skali całego kraju, nie tylko w Zielonej Górze, pomógł wielu kandydatom na urząd prezydenta. Czy to może być na plus, czy wręcz przeciwnie? Panie doktorze, w wielu aspektach na pewno pomoże. W aspektach, jeśli chodzi o komunikację z centralnymi ośrodkami władzy, jak najbardziej, ponieważ reprezentuje ugrupowanie BAR, całe środowisko polityczne, które dzisiaj sprawuje władzę w kraju. W związku z tym pewne elementy rozmów o przyszłości, o wsparciu z funduszy centralnych jest na pewno prościej niż było to do tej pory, kiedy byliśmy sekowani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówię to bardzo poważnie, sekowani z dostępu do środków, zarówno budżetowych, jak i infrastrukturalnych. Przykładów mógłbym mnożyć. Więc dzisiaj ten problem odpadł. I to jest pewna dogodność, która idzie za tym, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest prezydentem miasta Zielonej Góry. Natomiast oczywiście charakterologicznie Marcin Pabierowski jest zupełnie inny, bo jest otwarty na mieszkańców, więc myślę, że to będzie zupełnie inna kadencja, jeśli chodzi o dostęp mieszkańców do prezydenta. Pytam o ten szyld partyjny i o kwestie partyjne, bo od razu się pojawia pytanie, czy będzie samodzielny, czy będzie na tyle niezależny, aby to jego zdanie bardzo mocno wybrzmiało, również w kontekście, nazwijmy rzecz po imieniu, interesów partyjnych. Prezydent sprawuje urząd i do niego należy ostatnie zdanie w każdej materii podejmowanej przez niego decyzji. Natomiast dobry prezydent jest taki prezydent, który słucha nie tylko mieszkańców, ale także otoczenia, którym się otacza, czyli współpracowników. Jeżeli będzie wsłuchiwał się w głosy doradców, a tych wiem już kto, ale pozwoli pan redaktor, że nie będę mówił, kto będzie reprezentował także stanowiska wiceprezydentów. W związku z tym to jest bardzo mocny skład osobowy, profesjonaliści w każdej materii, w obszarach, którymi się będą zajmowali, naprawdę jestem spokojny o to, że ta kadencja będzie udaną kadencją dla miasta Zielonej Góry. Nazwiska Flakowski-Tonder, to pan potwierdza, zaprzecza, że tam będą wiceprezydenci? Znam tych panów, natomiast tak jak powiedziałem, nie będę dzisiaj wychodził przed szereg. Pozostawiam tą przyjemność zakomunikowania składu osobowego swoich zastępców panu prezydentowi. O 14.30 briefing prasowy. Dziś z udziałem Marcina Pabierowskiego. Na zakończenie, żebyśmy politykę zostawili. Chwilę o sporcie, bo pan blisko koszykówki, blisko Zastalu, a że sport i polityka bardzo bliskie są to obszary w życiu politycznym, w życiu sportowym Zielonej Góry, to zapytam też pana, czy dużo się może zmienić w Zastalu, bo pan pilotował przez bardzo długi czas burzliwy okres ostatnich kilku miesięcy, jeśli chodzi o zielonogórską koszykówkę. Teraz można powiedzieć, no środowisko koszykarskie może się tylko cieszyć. Prezydent z jednej opcji, Rada Miasta także. Można się spodziewać samych dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o przyszłość? No, pierwszą dobrą wiadomością jest to, że sposoby finansowania z klubów sportowych w mieście wrócą do normalności, czyli nie będziemy mieli tych wszystkich hez związanych z nieudzielaniem dotacji, czy też nieprzekazywaniem środków jednemu klubowi, a finansowaniu drugiego. Natomiast oczywiście wiele tutaj należy uporządkować, wprowadzić jasne, czytelne reguły. Zresztą Koalicja Obywatelska już tej kończącej się kadencji złożyła taki projekt uchwały do Rady Miasta. Niestety pan prezydent włożył ją do szuflady, zamroził na całą kadencję i nigdy nie procedowaliśmy tego projektu. Liczę na to, że w najbliższym czasie ten projekt uchwały zostanie przeprocedowany, przegłosowany i stanie się obowiązującym prawem w tym mieście, które będzie dawało równy, jasny dostęp do środków miejskich, jeśli chodzi o wsparcie sportu kwalifikowanego. Ale to, co ciekawe, my rozmawiamy praktycznie na półmetku
roku. I teraz pytanie, jak rozwiązać pewien problem związany z finansowaniem? Bo rozpisanie konkursu najczęściej jest na początku roku. Jak można pomóc Zastalowi? To, że jest na początku, wynikało zawsze z tego, że po uchwaleniu budżetu można było zacząć rozdysponowywać środki z tego budżetu. Dzisiaj dysponujemy budżetem przyjętym jeszcze w poprzedniej kadencji. W związku z tym prezydent miasta musi przede wszystkim przejrzeć ten budżet, jego sposób realizacji, stopień realizacji, a określić, czy są możliwości finansowe już teraz rozpisywania postępowań. Wierzę, że tak jest, bo naprawdę wiele obszarów możemy wskazać dzisiaj w budżecie, które były tak zwanymi workami do przechowywania pieniędzy na potrzeby bieżące i pomysły bieżące prezydenta. A zatem ogłoszenie konkursu nawet w połowie roku nie stanowi żadnej przeszkody. Do tego wystarczy zwykła nowelizacja budżetu, którą przedstawia prezydent. Jeżeli radni się zgodzą na taką nowelizację, prezydent ma do dyspozycji środki te potrzebne do tego, aby takie konkursy przeprowadzić. A byłby pan za tym, jeżeli by to od pana zależało, aby miasto wchodziło do spółki jako współwłaściciel? To jest zupełnie odrębny temat. Tak. Jeśli chodzi o wchodzenie do spółki, to jest przede wszystkim rozmowa z właścicielami, bo bez woli właścicieli, to nawet jak miasto by chciało, no to nie ma formalnych możliwości wejść do spółki. No ale zakładamy, że właściciele chcą. I teraz zasadnicze pytanie, tak? Jeżeli właściciele wyrażaliby taką chęć, no to trzeba by określić zasady, aby to wejście do spółki nie wiązało się z ponoszeniem kosztów działalności wcześniejszej. A zatem najpierw spółka musi się, że tak powiem, wykaraskać z problemów finansowych. Oczywiście między innymi przy wsparciu miasta, ale nie poprzez wejście w zakup akcji. A dopiero wówczas można rozważać ewentualnie tego typu scenariusze, bo przypomnę, że jesteśmy jako miasto już właścicielem jednego dużego klubu sportowego. Jest no i dlatego pytanie, czy drugiego także. W związku z tym było, ja jestem zwolennikiem czasami symetryzmu, tak, bo on jest jakby najzdrowszy z punktu widzenia określania tego, czy ktoś jest preferowany, czy nie. Symetryzm zawsze daje równy podział. A zatem jeżeli kibice Falu Bazu są zadowoleni z tego, że miasto jest współudziałowcem, właściciele Falu Bazu są zadowoleni z tego, że miasto jest współudziałowcem, to jeżeli właściciele Zastalu będą również zadowoleni z tego, aby miasto obejmowało udziały, to myślę, że i kibice Zastalu będą z tego zadowoleni. Diabełki w szczegółach. Czy do 50% to współwłaścicielstwo, czy powyżej 50%? Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem, aby miasto było większościowym udziałowcem. Patrząc po tym, jak to się odbywa w kraju, no niestety jest dosyć zero-jedynkowo, że albo miasto jest większościowym udziałowcem, albo mniejszościowym i to takim bardzo symbolicznym, gdzie po 5-7% udziału posiada miasto. Ja zawsze wchodzę z założenia, że to jest kwestia uzgodnień pomiędzy właścicielami, na ile chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, a na ile chcą się tym wpływem dzielić z przedstawicielami miasta czy innych podmiotów gospodarczych, bo nie ukrywam, że wejście w akcjonariat to nie jest tylko kwestia, czy miasto i obecni właściciele, tylko pytanie, czy miasto, właściciele obecni plus nowi właściciele. Będziemy oczywiście się przyglądać tej sytuacji sportowej również w Zielonej Górze. Sławomir Kotylak, radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, życzę miłego dnia. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro o 9:30 o stałej porze. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9:30.